Polędwiczki z podgrzybkami to bardzo, można powiedzieć, że już klasyczne połączenie smażonego mięsa z grzybami, ale stale aktualne i stale pyszne. Około ćwierćkilowy kawałek polędwiczki wieprzowej kroimy w ukośne plastry. Potrawa jest klasyczna, to też klasycznie przyprawię nasze polędwiczki, jedynie solą i pieprzem z każdej strony, po czym je natrę i odstawię na kilka minut, żeby przeszły smakami. Na solidnej patelni rozgrzewam masło i oliwę z oliwek. Na to układam nasze plastry polędwiczki. A więcej przepisów możecie obejrzeć na naszej stronie www.kulinarnatv.pl. Kiedy polędwiczki nam się zarumienią, po 2-3 minutach obracamy na drugą stronę. Jeszcze 2-3 minutki i ściągamy z patelni. Polędwiczkom damy trochę odpocząć, ale nie patelni. Ta zostaje dalej w pracy, razem ze swoimi smakami z polędwiczek. Na nią wrzucamy grzyby. I grzybki smażymy tak około 10 minut. Pod koniec smażenia posypujemy solą i pieprzem. I zalewamy obficie śmietanką 30, słodką. Śmietanka doda nieco słodyczy potrawie, a także kremowej konsystencji, a co najważniejsze, wydobędzie prawdziwy, mocny, leśny aromat grzybów. Chwilę dusimy, mieszamy, a po chwili dodajemy mięso, które nam odpoczywało. I dusimy tak jeszcze kilka minut, żeby smaki wzajemnie sobą poprzechodziły. I pozostaje nam tylko wyłożyć naszą smakowitą potrawę na talerz. Posypię jeszcze drobnym szczypiorkiem i podam z purée z selera. A jak je przygotować, znajdzie się na naszej stronie. Ta potrawa to proste połączenie kilku składników. Tak proste, że aż genialne. Przekonajcie się o tym, koniecznie robiąc to w domu.